Cześć, witajcie ponownie na naszym kanale. Dziś chciałbym pokazać Wam, jak wygląda mój tydzień pracy. Tydzień, a czemu nie dzień, pewnie zapytacie. Ano dlatego, że ja, jak wiecie, mówiłem o tym na odcinku, kiedy byliśmy w Albanii, tak? Że ja jestem kierowcą zawodowym, jeżdżę dużą ciężarówką i mój tydzień pracy, ja wyjeżdżam po prostu na cały tydzień. Nieraz się zdarza tak, że przyjeżdżam do domu w środku tygodnia, ale z racji tego, że jeździmy po całym terytorium Niemiec, czasami za granicę, to od poniedziałku pracuję do piątku, nieraz też się zdarzy jakaś sobota. Więc mam nadzieję, że odcinek będzie ciekawy i że Wam się spodoba. Zapraszam do oglądania. Ja już wyjechałem z domu. Do pracy mam 75 km. Zajmuje mi to z reguły około 50 minut dojazd, jak się nic nie wydarzy. Jak widzicie, u nas śniegu jeszcze nie ma, a mamy dzisiaj 13 stycznia, więc pogoda jak na razie sprzyja, choć zapowiadają już w sobotę, że ma być śnieg. Zobaczymy, jak to będzie. Także już Wam teraz nie zanudzam, włączę szybkiego timelapsa tutaj, chociaż całej drogi tak nie ma sensu nagrywać, no i później odezwę się, jak już dojadę na miejsce. Po drodze zatrzymałem się jeszcze u naszego tutaj miejscowego u dealera samochodów Ford, gdzie kupywałem naszą Kugę. Tutaj ją kupywałem nową, bo rozważamy zmianę samochodu. No i tutaj mamy wstępnie już wszystko umówione. A co to będzie za samochód, no to jeżeli wszystko wypali i jednak zdecydujemy się na zmianę tego samochodu, no to nagram osobno o tym odcinek, jak to wygląda i tak dalej. Na razie idę jeszcze do środka dogadać pewne szczegóły i jadę dalej, bo kawałek drogi przede mną, mam też termin dzisiaj rozładunku, więc muszę pilnować. Nie było jednak tego przedstawiciela, z którym tutaj współpracuję, który sprzedawał nam tutaj ten samochód. Mam zadzwonić do niego i się umówić na inny termin. Miał nam przysłać pewne dokumenty. Jeszcze ich nam nie przysłał, drogą mailową miał to zrobić, więc dlatego to chciałem tutaj wyjaśnić dzisiaj. No ale zobaczymy, mówię, zobaczymy, czy zmienimy ten samochód. Jeżeli zmienimy, to zobaczymy na jaki. Na pewno to będzie coś z gamy takich SUV właśnie. Zobaczymy, czy to będzie całkiem nowy, czy może jakiś używany. To się okaże, ale to już odkładamy na dalszy plan. Teraz już jedziemy. Zawracamy i jedziemy dalej do mnie do pracy. No i już dojechałem praktycznie na miejsce. Zaraz będzie widać parking, na którym trzymamy ciężarówki. No i zaraz będziemy. Zaraz będę wjeżdżał na plac, pakuję torbę z rzeczami do samochodu i wyjeżdżam i jadę na rozładunek. Zaraz Wam więcej troszkę opowiem, co, jak, dokąd i z czym. No i siedzę już w kabinie mojej ciężarówki. Tak to tutaj wygląda. Tu jest jedno łóżko, do góry jest drugie. W tej chwili tam mam włożone jakieś swoje rzeczy. Deska, nawigacja. Tutaj mam rejestrator jazdy. No i teraz będę ładował kartę do tachografu, a raczej wkładał. Auto, jak widzicie, ma przejechane 170 tysięcy. Od początku ja tym autem jeżdżę. No, teraz łapło. Ostatnie wyjęcie 10 stycznia o 21.18. Nowy wpis. Tak. Pauza do 13 do dzisiaj do godziny 11.05. Tak.
i kraj rozpoczęcia potwierdzamy Niemcy i tutaj potwierdzamy. I teraz czekamy, aż się tutaj załaduje. Będzie taka widoczna karta i już będzie można jeździć. W tej chwili kończę, bo muszę szybko lecieć jeszcze do biura. Aha, zaraz wam powiem przy okazji, dokąd jedziemy. Teraz jedziemy do Edeki, miejscowość Strasfurt. Jest to główny magazyn Edeki. No i termin rozładunku mamy na godzinę 15, więc na 14.30 musimy tam być. A mamy na miejsce około 2,5 godziny jazdy. O, jak widzicie, 160 km, 13.28, także mam troszkę zapasu, żeby po drodze jeszcze coś zjeść. Dobra, tymczasem kończę, idę do biura i już odezwę się, jak będę jechał. No i mamy godzinę 14.15. Ja już prawie jestem na miejscu. Nawigacja pokazuje jeszcze niecałe 3 km. Poszukamy zaraz tego magazynu Edeki. No i będziemy rozładowywać. Ale chyba widzę, że to jest tutaj. Gdzieś. Możemy zaraz skręcić w lewo. I teraz będzie trzeba poszukać. O, jest tutaj Edeka. Więc prawdopodobnie jesteśmy na dobrym kursie. Tak jak mówiłem wam wcześniej, jeżeli termin rozładunku jest na godzinę 15, to w każdym takim markecie, w takim magazynie głównym, czy to jest Kaufland, czy Edeka, czy cokolwiek innego, trzeba być zawsze pół godziny przed czasem, czyli ja muszę się zameldować do godziny 14.30. Mam akurat jeszcze 15 minut zapasu. Oczywiście w środku nie będzie można kamerować, więc postaram się postawić kamerę tylko w środku naczepy, w środku chłodni i coś tam może mi się uda nagrać. No i później pojedziemy po rozładunku, pojedziemy na załadunek. Tam już będą ładowane materiały niebezpieczne, tak zwane ADR. I to pójdzie na temperaturze plus 23 stopnie. Chemikalia. Dwa miejsca rozładunku. Skręcimy w prawo. Jeden Erfurt i drugi pojedziemy do miasta portowego Hamburg. Byłem tam w zeszłym tygodniu. Miałem też właśnie Hamburg i Holandię. No i dzisiaj to samo. I później jakaś spożywka. Dobra, a teraz już tutaj wjeżdżamy na plac. Oznaczenie Edeka. Tak, stare magazyny. Nie inaczej. Jeszcze powiem wam, że kiedyś było tak na tych starych magazynach, że były tablice i wyświetlał się wasz numer samochodu i rampa, pod którą trzeba jechać. W tej chwili są to tutaj prawdopodobnie pagery, albo też wołają przez głośniki, bo widzę, że są tutaj głośniki. Już nie pamiętam, jak to było. Ale dobra, ubieram się, biorę dokumenty, wpisuję numer rozładunku, który dostałem, idę się meldować. No i już jestem zameldowany. Tam z tyłu jest budka. Ja dostałem numerek 58. No i jednak woła przez głośniki. Także trzeba być w miarę cały czas skupionym. W większości już to jest właśnie rozwiązane, że w Kauflandzie dajemy numer telefonu. I po prostu przychodzi SMS. Tutaj jest parking. A my już idziemy do samochodu. Wszyscy nasłuchują, czy portier nie woła tego numerku. No i zajęło to jakieś 25 minut. Już wjechaliśmy do środka. Jedziemy pod rampę
92 albo 93. Tutaj kolega jedzie rampę obok, więc zobaczymy. No już stoimy sobie pod rampą i teraz idziemy rozładowywać. Już po rozładunku, teraz czekam tylko na dokumenty, gdzieś około 20 minut, jeszcze muszę posprawdzać ten towar, czy się wszystko zgadza zgodnie ze zamówieniem, czy czegoś za dużo albo za mało, bo i takie przypadki się zdarzają. No i za 20 minut stąd odjeżdżam i jedziemy na załadunek. No i wyjechaliśmy, to znaczy ja wyjechałem, oczywiście zeszło jeszcze pół godziny, a nie 20 minut. No ale najważniejsze, że już gotowe. No i pokazuje mi o godzinie 18:20, że będę na miejscu, na załadunku. Zobaczymy, czy mnie załadują, czy mnie nie załadują. Na końcu drogi skręć w lewo. Jeszcze muszę, za chwilkę jak tutaj wyjadę, w prawo. Muszę włączyć chłodnię na plus 23 stopnie. Zaraz wam pokażę, jak to się robi. I jeżeli będzie temperatura właściwa, to mogą mnie wtedy dopiero załadować. Więc już tutaj wyjeżdżam z tej Edeki i zaraz się zatrzymam na drodze i włączymy chłodnię. Teraz tu jest trochę głośno, jestem za kabiną, a silnik mam odpalony, odpalony samochód. Tutaj jest panel sterowania. Teraz tutaj muszę włączyć. Teraz się pojawi tutaj temperatura, jest 23 stopnie ustawione, system start-stop, czyli będzie się automatycznie włączała i za chwilę chłodnia odpali. I będzie nam grzała w środku. No i tak to mniej więcej brzmi, a ja jadę dalej, do zobaczenia na miejscu. No i już prawie dojechałem na załadunek, ale jestem godzinę po terminie, bo miałem być tutaj na 17:15, tak mi wyliczyli dysponenci. Jest 18:15. Ciekawe, czy mnie w ogóle załadują jeszcze. Tu jest ta firma po lewej stronie. Park przemysłowy, chemiczny. Zaraz zobaczymy. Bo tutaj też każdy magazyn inaczej pracuje. A dobrze by było dzisiaj załadować, bo na 7 rano jutro muszę być na rozładunku pierwszym, żeby później zdążyć na drugi rozładunek do tego Hamburga. Zaraz się okaże. Wjechałem, widzę, że jeszcze firma pracuje, magazyny. Teraz muszę zrobić wydruk z temperatury, jaką mam w środku i już drukuję. Jeden muszę dać tutaj do załadunku, a drugi muszę zostawić dla siebie, żeby później zleceniodawca nie miał problemu, że towar przyjechał w niedostatecznej temperaturze. Nie wiem, czy to będzie dużo widać temperatury. Z przodu 20 stopni, z tyłu 21, z przodu 20, z tyłu 17. Idę się zameldować. No tu już skoczyło 21 stopni, a temperatura powinna być pomiędzy 20 stopni a 24. Dokumenty już mam, teraz muszę tylko tutaj otworzyć taką tablicę ostrzegawczą barwy pomarańczowej. To oznacza, że wiozę towar, ładunek niebezpieczny, ADR. No i obowiązujemy też inne przepisy. Nie mogę przejeżdżać przez niektóre tunele, które są wyszczególnione. I tutaj tak widzę, że chyba
troszkę źle stanąłem, ale nie, będzie dobrze. To także nie mogę przejeżdżać przez wszystkie tunele, które są wyszczególnione one. Znaczy się są oznaczone, czy można nimi przejechać, czy nie można. Tutaj też mam taką tablicę. No i czekamy, aż tutaj na tej hali jest towar. Dwa miejsca, także Hamburg. Dwa takie kontenery pewnie padą do Hamburga z przodu i jakieś pewnie mniejsze pojemniki do Erfurtu. Także zostawiam tutaj kamerę z brzegu i będziecie widzieć, jak to załaduje. Powiem jeszcze, że już nie będę wszystkiego nagrywał, bo to by ten film musiał trwać 3 godziny, gdybym chciał tak każdy ładunek pokazać. Dzisiaj mniej więcej widzieliście, jak mi minął dzień. Rozładunek, tutaj teraz w tej chwili załadunek, ten załadunek jeszcze też nagram, bo to jest ADR-y, więc coś takiego innego. No a jutro już nie wiem, czy coś, chwilę nagram, jak będzie coś ciekawego, tak żeby też was nie zanudzać. Dodam od razu, że dajcie łapkę w górę, jeżeli wam się podoba. Nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. No i koniecznie wciśnijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z wszystkimi filmami, które publikujemy. A ja już się rozłączam, czekam na kolegę z widlakiem i ładujemy.